Uwaga, patrzcie. Witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku Goals, w którym Michał Boxdel Baron stanie przed wyborem swojej drugiej połówki. Dziewczyna, która przejdzie przez 3 obrzędy godowe i zostanie wybrana przez samca, w finale stanie przed wyborem: randka czy skrzynia Goals. Zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco. I pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Cześć Sylwia. Hej, Michał, miło mi. Ja widziałam cię wczoraj w Uniku. Zapytaj jej, czy dostała alert LCB, bo zapowiada się ostek grzmocenia. A czemu Boxdel nie mówi? Zobacz, a mówił, że wszystko będzie gadał. Trenuję boks, kickboxing, więc jak ktoś mnie zirytuje, to może kopa dostać. A kopniesz mnie? No mogę. Low kick. Tak, low kick? No. O kurwa! Wow! No ja pierdzielę! Kozak! Jaka szybka! I tak w szpilach w ogóle, nie? A ile masz lat, powiedz mi? 31. Zajebiście. A ty? 28. A, 28. A nie przeszkadza ci, że jestem młodszy od ciebie? Jeżeli jesteś dojrzały, to nie. Czy lubisz zabawki erotyczne? To bo chciałem pojeździć samochodzikiem na twojej dupie. Wyglądasz bardzo erotycznie. Erotycznie. Mhm. I nie ukrywam, że chciałbym się przejechać po twoim tyłku samochodzikiem zabawką. Boxdel! O, ale to ciekawe, ciekawe marzenie. Lubisz jeździć samochodzikami po tyłku, tak? Znaczy... Po pośladkach. Chłop się spalił ze wstydu. Propozycja z samochodzikiem chyba była trochę zbyt nachalna jak na pierwszą rozmowę. Wiesz co, przechodzisz dalej, bo podobasz mi się i masz bardzo uroczą buzię. A dziękuję bardzo, dziękuję. Nie pożałujesz. Strasznie zajebista masz nogi. Mega mi się podobają. Taniec, długa łydka. Taniec na obcasach. Ładne. Możesz się obrócić. Mogę się obrócić. Ha! Jaram się tobą. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszam do kolejnego etapu. Dziękuję bardzo. O, to mój przyszły mąż? No nie wiem, zobaczymy. Fajnie, cześć. Jak masz na imię? Natalia. Natalia? O, jaki uścisk. Chciałabym ci dać przepowiednię przyszłości. Pamiętasz zdjęcie z Darolwem? No. To jestem Domalew i ja dzisiaj wygram tą walkę o serce Michała. O, bardzo przyjemny prezent, nie ukrywam. Jesteś dość podobna do Darka tutaj. No, to prawda. Słuchaj mnie, czy jesteś może córką Darolwa? Bo chciałbym usłyszeć twoje ła! Chciałbym usłyszeć twoje ła! Wiedziałam, że coś tak może skończyć. Dawaj, dawaj, kochanie, dawaj. Zrób to. Już, kochanie? Zrób to. Tak. Nie, no proszę cię, Michał. Zrób to dla mnie, proszę. Ła? Ła, no. Ale tak blisko będziesz podchodzić. Tak, ja mam ci takie ła zrobić do tego. Chcę poczuć oddech. Nie. Zrób to. Nie. No, zrób to. Ale naprawdę nie. To odejdę kroczek. Ale naprawdę nie możemy. Ła, dawaj, tak. Ła! Słaba jest. Chyba, że mnie czymś innym zaskoczysz. No, słuchaj, ja mam dużo w swoim arsenale. No to strzelaj. Pracuję w marketingu, więc jakby mamy podobne zainteresowanie. W marketingu pracujesz? Nie przechodzisz dalej. Nie przechodzę dalej, bo pracuję w marketingu? Nie. Aha, no. Nie lubię marketerów. Pracuję w marketingu, a chuj się sprzedała. Chyba nie umiem siebie wydać takiego dźwięku, a przynajmniej nie w takiej ciszy, jak wszyscy patrzą tam. Wow! Zajebiście, Boxdel, zajebiście. Cześć, droga dziewczyno. Witam. Ej, ty jesteś z TikToka. Ja cię znam. No ja tam trochę Baszkowskie. Mieszkam. Taką ma koszulkę, co to za koszulka? Tak, właśnie chcę nawiązać. Jakieś dziwne, co to jest? Taka wypięta dupa. No. O, to ja ten. Zapytaj, czy potrafi tak się ułożyć, jak ta osoba na jej koszulce, żeby zaprezentowała. Ja na samym początku masz zajebistą koszulkę i powiem ci szczerze, że ta pozycja, która jest na tym szkieletonie mięśniowym, wygląda spoko i chciałbym, żebyś właśnie tak... Słucham. Ja wiedziałam, że... Tak, szuka. Nie powinno być ubierane tego programu. Pokaż, że ty tak potrafisz i pierwszy to zrobisz. Ja mogę to zrobić, jak chcesz, też pierwszy. No dobra, to zróbmy to razem. No pa. Nie pierdolę, ale mój stary będzie to oglądać. Zwydol. Nie każda dziewczyna potrafi tak. No trudno, życie jest po to, żeby przeżywać takie momenty stresowe też, tak? Tato, przepraszam. Bardziej się musi wypiąć. Słaba zawodniczka. Tyłek wyżej. Twoja była nisko. Powiedz, zrobiłem to lepiej. Zrobiłem to lepiej. Zrobiłem to chyba lepiej, bo dowiedziałem się z reżyserki, że jestem lepszym wyginającym się. Wydaje mi się, że nie. No to zróbmy jeszcze coś. A co wyginającego? No nie wiem, a co potrafisz? Możesz tutaj na przykład przede mną sobie stanąć i obrócić się tyłem do mnie.
O, czekaj, o, to się dzieje. Zastydziła się. Co, boisz się? Taka. Takie jesteście wszystkie shy. Myślicie, że jestem takim streamerkiem za ferę. A teraz się zamieniamy stronami, patrz. A później się okazuje, że jesteście pipeczki tutaj. Nie, jestem po prostu taka malutka. Boję się, że mi coś zrobisz. Nie, wiesz co, powiem ci tak. Przejdziesz, kochana. Bo myślę, że mnie możesz ukontentować w przyszłości. Więc zapraszam dalej. Dziękuję bardzo. Mega miło. No kurczę. Cześć. Hej, nazywam się Justyna, ale Wolek się mówi do mnie Justy albo Justa. Tu mam dla ciebie prezent. Co to jest? Słyszałam, czy to jest jakieś ciasto? Tak. Keto, tak? Keto. Bardzo tu fajnie. Napisałam ci makro. Bo lubię gotować, lubię takie rzeczy. Poproś, żeby cię nakarmiła ona jeszcze. O, no. Wiesz co, zróbmy tak, że ja to odpakuję, ale ty mnie nakarmisz. Ciebie? Ja? No. Pożycz mi to do buzi. No weź tak z dołu bądź i tak główkę do góry daj. I co? Bo ja nie próbowałam. Dobra. Dobra? Mhm. Umiem wiele rzeczy ugotować. Ugotujesz mi to? Mogłabym gotować cały czas. Ważne, żeby Michał zmywał. Zapytaj, czy jak potrafi gotować, czy potrafi dupą ugniatać jaja. Mówisz, że umiesz zrobić jajecznicę, a umiesz dupą ugniatać jaja? Powiedz mi, czy potrafisz dupą ugniatać jaja? Nie próbowałam jeszcze. Nie próbowałaś? Nie, jeszcze nie. Ale podoba mi się, wiesz? Tak? Masz fajne oczy, no. Dziękuję ci bardzo. Idziesz dalej. Dzięki. Do zobaczenia. Papka. Chłopaki, ja chcę co tydzień nagrywać. A co ty taki nagręcony jesteś? Chyba chuj GBS-a włożyłeś. Siema. Hejo, opalona. Tak, hej. Cześć. Cześć. Michał, miło mi. Miło mi również. Jestem studentką kosmetologii, okay. Więc jeżeli chcesz, to mogłabym ci zaprezentować kilka fajnych zabiegów. Okay. Wziąłam ze sobą olejek do masażu twarzy na przykład. To wymasuj mi buzię. Już mam cię wymasować? Daj, no. A ja bym chciał masaż twarzy. A masz coś, co nie będę taki obtłuszczony? Bez olejku, ale no. Nie będzie tarcia. A lubisz, lubisz jak jest tam? No, musi być tarcie. Żelówka? O kur... Jesteś żelówka, czy nie? No, zależy. Zależy jak leży. Ale ona mu się nie do końca podoba, przez ten wzrost. Bo ona jest za wysoka dla niego, nie? Za wysoka, on ma tutaj ten kompleks wzrostu, pokaż, nie? Ale ci się łapki trzęsą. Tak, myślę, że czemu tak? Strasznie. Nie, no wyluzuj. Jest sorry, jestem spoko, strasznie niestosowana. Tutaj brodę wymasujemy pięknie. Nosek. Brewki pięknie. Usta. I uśmiech ładny. Zapytaj się jej, jak myśli, ile masz wzrostu. I jak powie, że mniej niż 190, to powiedz, że to pomówienia i mamy... Dziwne. Ale spoko. Znaczy... Jak myślisz, ile mam wzrostu? Wiesz co, w internecie czytałam, że 1,85 m. No. Ale... No przy 1,90 m ja ważę ponad 100, nie? No, tyle bym stawiała w sumie. Z 1,82 m, może 3. Coś okay. W tym stylu. Zdejmijcie buty i sprawdźcie, kto jest wyższy. O kur... Trafiłeś w jego kompleks. No. Nie ma szans. Chciałam ci powiedzieć, że orgazm świni trwa pół godziny. A co to ma tam? Jeszcze raz. Ale nie rozumiem, jeszcze raz. Jeszcze raz? Nie, no, że chciałam ci ciekawostkę po prostu powiedzieć. Że orgazm świni trwa? Tak, trwa pół godziny, no. Okej. Okay. A czy ty jesteś świnią? I jeszcze jedna ciekawostka. Penis słonia jest chwytny, waży około 30 kg. I może mu służyć jako piąta noga. No wiem coś o tym. Tak, wiesz coś o tym? Mhm. A ty też tak masz? Może mam. Może masz. Może mam. Powiem tak, jesteś sweet. O, dziękuję. Aczkolwiek lubię bardziej filigranowy. Filigranowy, jesteś okay. Taka jesteś wysoka. Jasne, będę, rozumiem. Ale jesteś zajebista. Ale dziękuję po prostu bardzo. Jakby geny nie pozwoliły mi na to, żeby tak. Jasne, rozumiem. Ale miło było poznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo fajna dziewczyna. Dziękuję. Papi. Mardęga. Ty se k***a ściągnij buty. Trafił w punkt, nie? Nie róbcie mi takich k***a rzeczy, bo nie miałem z nią szans, jeżeli chodzi o mnie. Tak. Witaj. Witam cię. Jak się nazywasz? Marusia jestem. Z TikToka. Z TikToka. Ja wiem, że jesteś z TikToka. Tak? Kojarzysz mnie? Tak, tak. Jak chcesz mnie przekonać do tego, bym cię wybrał, kochana? Tak, ja potrafię tańczyć. Jestem... charyzmatyczna, robię paznokcie. Mogę też ci zaproponować. No ja powiem ci szczerze, nie? Mam taki straszny, wkurzający defekt, tak. Że gdy się stresuję, a mam mnóstwo stresu, to lubię skórkę obgryźć. Tak, to mogę ci obgryźć, jak chcesz. Tak?
Dobra, przechodź dalej. O, dzięki. Na drugi etap mam pomysł. Chcemy zbudować swój OZE Team. Dream Team. Goatsowy OZE Dream Team. Invelo Energy to firma działająca w branży OZE. I właśnie rusza rekrutacja do naszego Dream Teamu. A kogo szukamy? Osób na stanowisko przedstawicieli handlowych. Nie wymagamy tak naprawdę żadnego doświadczenia, ale wymagane jest prawo jazdy kategorii B. Nasi eksperci Invelo przygotowali dla Was profesjonalne szkolenie. Dla każdej osoby, która zdecyduje się, by dołączyć do Goatsowego Teamu, my również dołączymy do naszej drużyny eksperckiej, która prowadzi szkolenia i przygotujemy dla Was coś takiego, żeby przekazać Wam po prostu dawkę wiedzy z naszego 10-letniego prawie doświadczenia. Ale oprócz przedstawicieli handlowych szukamy prawdziwych kotów w branży OZE. Więc jeśli chcesz zostać naszym dyrektorem, to również się zgłoś. A zrobimy kiedyś melanż dla naszych handlowców i dyrektorów. Ej Sylwek, będziemy mogli zrobić melanż? Rozłączył się. Może więcej? Czyli powiedział, że chyba tak. Szkolenie odbędzie się w ambasadzie Goatsów i będą z nami również znakomici goście. Mamy nadzieję, że będzie takich szkoleń wiele. Co chwilę będą do nas dołączały nowe twarze, nowi, ambitni, młodzi ludzie, którzy są chętni zdobywać doświadczenie, wiedzę i zarabiać dobre pieniądze. Zbudujmy wspólnie imperium. Nie czekaj, wejdź w link w opisie, obejrzyj krótki film informacyjny i zgłoś się do naszego teamu. Do zobaczenia. Ejo, wy jesteście tak dzisiaj odjebane ładnie. Cześć. Cześć. Ania. Michał, miło mi. Nie jestem związana z medycyną estetyczną i ze mną możesz nie bać się starości. Jeszcze raz? Nie bać ze mną się starości. Czy dostałaś dzisiaj alert LCB? Bo zapowiada się ostry. Sekundkę. Słabo słyszę. Ten tekst jest przeklęty. Mówiłaś coś o medycynie estetycznej. Tak, jeżeli jestem z nim na. Czy dostałaś alert LCB? Bo zapowiada się ostre grzmocenie. Masz telefon? Nie mam. Bo właśnie przyszedł mi alert RCB, że zapowiada się ostre grzmocenie. Zapowiada się. A tak? No albo grubo, albo wcale. A ile masz lat? 23. Lubisz starszych facetów? Lubię. Bo ja jestem starszy, mam wszystko 5 lat. Dla mnie liczą się zasięgi. Dla mnie się liczą zasięgi też, furtę. No zrobimy cię zasięgi. Ile masz na Instagramie followów? 1000? Ja nie jestem Instagramerką, ani TikToreką. A ty jesteś z Polski, czy nie? Nie, jestem nie z Polski, jestem z Ukrainy. O, ładnie mówi. Ładnie, no. Masz 6 lat chyba mieszka w Polsce. A popatrz mi się w oczy. Patrzę cię w oczy. Bliżej. Obejmijo, powiedz się, nikt złapie za... O, oh, yeah. Pasuje? Pasuje? Fajna. Dzięki. Ale nie przechodzisz dalej. Bo wydaje mi się, że mnie wy... Nieprawda. Trzymaj się. Pa. Podotykał ile mógł i do widzenia. Witam cię. Witam, dzień dobry. Ola. Ola. Czy ty mnie kojarzysz może, czy nie? Skąd cię mogę kojarzyć? No nie wiem, w sumie z wielu rzeczy. Mijaliśmy się często. Gdzie? Podczas festiwali. Ja mijałem się z tobą na festiwalu. Na fejmie też tańczyłam u ciebie. Okay. Na klipie też jednym jestem. Powiedz, że bez kitu ją pamiętasz. Ale bez kitu chyba pamiętam cię. Chyba coś, a coś już? No. Tak, no to... Masz duże czworogłowe mięśnie. Tak, bo dużo ćwiczę. Ale faktycznie widać te uda, no. Ćwiczysz dużo? No, patrz, jakie łydki. Jakie łydki, ja pierdzielę. Ja muszę od niej sety na łydki wziąć chyba na siłownię. Ja się częsę to, Jezus. Ale czemu się częsiesz? No nie wiem, tak patrzę. Czemu? Nie, naprawdę, no. Czujesz? Seks. Siedzi? No. To teraz zachnąć mi dupą. Ale częściej się. No naprawdę, no. Czemu się tak częściej dzieje? O co chodzi, kurwa, co ja tak... Czemu? Nie wiem, ale przejdzie mi zaraz, bo ten pierwszy ten. Znaczy nie pierwszy, bo my już się widzieliśmy, nie? Chodźcie, jest luz. Co mam pytanie do ciebie? Słucham. Jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna? Wiedziałam, wiedziałam, to jest to. Jaka? Mój już na pierwszym. Nie, on lubi na stojąco. Bierze dziewczynę, podnosi ją na stojąco. Nie, no właśnie mówię, jak on mi zada to pytanie, nie odpowiem. Ale nie, jestem mega ciekawy, tak szczerze. I to nie jest pytanie, które mi chłopaki tam, tylko ja się pytam. Bo masz zajebiste nogi, fajne ciało i dziękuję. Wydaje mi się, że dobrze byśmy się zgrali. Powiedział, że jeśli mu odpowiem, to przejdę dalej. Na co ja mu powiedziałam, że chyba wiem, jaka jest jego, ale pomyliłam. Ta na pieska. Nie. Nie?
Ja lubię łapać za szyję, łapać za biodro, misjonarz, noga i wchodzę. Co chwilę inną pozycję wymyślę. Przecież wtedy gadał inne pozycje. Nie udało ci się. Naprawdę? Ale jesteś fajna. Dzięki. Papi? Dziwnie, tak trochę. Bo tak, powiedział mi, że mam fajne łydki, że mam ładne ciało, wszystko było git. To o co chodzi? Giga czas. Kurde, dzieje się, ty. Weź, co ty robisz? Patrycja, cześć. Proszę, weź mnie. Patrycja. No weź stary, cię. Chyba robotę masz do zrobienia, a ty robisz jakieś potańcówki. Ulfik jest takim kotem kontentowym. Bestynik Boxdela. Serce mi łamiesz? Chłopie, ja cię mogę przelizać nawet jak chcesz. No chodź. Ale chyba. No chodź. Nie tu. Co ty? Pojebacie? Nie klęknie, nie klęknie. Przepuść mnie do kolejnego, to zobaczysz co się stanie. Klęknij. Dla ciebie? No, klękaj. A ty klękniesz dla mnie? A to klęknij mi jesteś razem. Jesteś taki kozak, to klękaj. Klękaj. Ale zielone czy czerwone? Co? No przepuść mnie. To fajne. Zielone. Ja to było tak śmieszne dla mnie, że nie mogę. Już mi boli. Cześć kochanie. Cześć. Cześć. Możemy lewo? Możemy, no. Co to jest jajko i woda? Mam dla ciebie przygotowany rytuał. Powiedz, że homunculus już był przed chwilą. Jaki homunculus? Mój przyjaciel. Nie, ja cię oczyszczę. Jajko mu rozbiję na łbie. Nie rozbijesz mi jajka na głowie? Obiecujesz? Nie. Bo to jest bardzo ważna czapka dla mnie. Ci w dupę włożyć? W dupkę? Takie małe. Nie lubię w dupę. Nie lubię straponów i jestem fanem raczej, że to mój jest w tobie. Że co? Że nie lubię straponów, że wolę jak jego jest w niej. Ilu miałeś partnerów? Dwóch. Tylko? Trzech. 10? Za taką nie masz? Jaką? To jak ktoś ma 10 partnerów seksualnych, to jest źle? Pomałeś mnie. Nie. To co teraz? Ciebie po prostu przed kamerami nie będziemy rozmawiać o tak prywatnych rzeczach dla nas. Tak? Nie. Ale wszystko ci... To on chce jej dać klapsa. Chcę, teraz na bank. Poza kamerami już na bank chce dać klapsa. Daj mi buzi w policzko. I w drugie takie bardziej namiętne. Bogdy ma zabawę teraz. No Bogdy się bawi dobrze, nie? O kur... Wylizałeś łóżko? Nie. Dobra, przechodzisz dalej, lepiej. Bo jesteś świrem. A potrzebuję mieć taką wiedźmę, żeby mam... Dobra, ja już idę z tym jajem. Cześć, Karina. Karina? Tak. Karynka. Karyna? Nie. Karynko, kochana. Wyższa od niego, wyższa od niego. Zrób, żeby zdjęli buty i się zmierzyli. Nie będzie chciał. No weź. Ej, nie róbcie mi tego pytania, to mnie to mnie zaczyna irytować. No, a widzisz, to już kurwa. Przepraszam. Uważam, że twoje adidasy nie pasują do twojej sukienki. To są New Balance. Dlaczego chcesz być ze mną? Jestem już trochę sama i... Ile jesteś sama? No, że tak powiem, całe życie. To zapytaj, czy jest dziewicą, skoro jest sama całe życie. Jesteś dziewicą, czy nie? Nie. Okej, okay. No to nie przeszkadza mi to, nie? Jak chcesz, tylko chcesz, tylko pytałem, tak wiesz, z ciekawości. Niezręcznie! Zobacz na Boxdela! Powiem ci, że nie czuję takiego vibe'u po prostu, tak mi się wydaje. No, w porządku. Ale jesteś bardzo ładną kobietą i dziękuję ci. Dzięki. Ej, a czemu ty nie chcesz z tymi butami? To... Nie chcę, kurwa, sami się zmierzcie. Na luzie, nie? Ja nie wiem, o co chodzi. Patrycja próbuje wmieszać się w stado. Niestety jej naturalne instynkty nie pozwalają jej pozostać niezauważoną. Do tej pory Polinka nie była zazdrosna, wiesz, o Goals, nie? Ale myślę, że teraz już będzie, nie? Patrycja zaczęła przyciągać uwagę samców i zdobywać ich sympatię. Patrycja, będziesz masz zajebiste cycuszki przecież, kur... O, Jezus. To pierwszy cycuszki... Pierwsze inne cycuszki, które zmacałem, wiesz, od 11 lat i przez Polinki.
Hejko. Cześć, Natalia. Fajnie, fajnie wyglądasz. O, dziękuję bardzo. Przygotowałam dla ciebie piosenkę. Chciałabym coś zagrać. Zagrasz mi na flecie? Tak, oczywiście, że ci zagram na flecie. Ile masz lat najpierw? 21. Młoda. Przekonam cię, a dobra? A dobrze grasz na flecie? Możemy to sprawdzić. Okay. Tak mnie onieśmiela, że cię pomyliłam. Czemu cię onieśmielam? Weź mi powiedz to, no, bo ja tego nie umiem zrozumieć. Słuchaj, wiesz, że ty jesteś moim idolem od... Takiej ja miałam chyba 11 lat, jak zaczęłam cię oglądać. O, teraz fajnie. Ja już jestem tak stary? No nie wiem, gdzie stary, ale wiesz, no... Daj łapkę. Zagraj mi na fletku teraz. Teraz się nie stresuję wcale. O, przystojnie jest bardzo, Michał. Yo mama, ma, yo ma, yo mama, ma, le. Yo mama, ma, yo ma, yo mama, ma, le. Dobra, podoba mi się to. Przechodzisz dalej, bo jesteś artystką. A dziękuję, ja bardzo lubię artystki. Bardzo. Myślisz, że fantazjowała o tobie, skoro od małego jest twoją fanką? Możliwe, że gdzieś tam w tym wieku otrzymywania tej dojrzałości biologicznej może było jakieś... Ale... nie wiem. Idelty, welcome guys! Sister Idelty. Cześć, Natalia. Siema, tańczysz. Tańczę. Zapierdol coś. Sportowa dupka. Fajna jesteś. Od razu mi się buzie masz. To może face. Pole dance? Lubię, fuj. Hm? Pole dance może? Dawaj. Ale na rurę tam. Na mnie. To ciężko. Ja będę twoim rurką. Nie, dobra. Wielką rurą. No to możesz tam. No, dawaj. Ma taką fajną urodę w ogóle, taką niestandardową bym powiedział. No, no. Mamy sobie... inny taniec. Jaki? Taki bardziej seksowny. Okej. Okay. Ale możemy zajebać taką hybrydę, nie? Mhm. Że tańczymy sportowo i tak ten. O! Tak teraz tańczy młodzież, wiesz, Izak? Właśnie zatrzymałem w latach 70. Przechodzisz dalej, bo jesteś filigranowa, umiesz tańczyć, jesteś ładna i... Dziękuję! Podoba mi się. Yeah! Dobre to było i zajebiste ruchy miałeś w ogóle. Szacun. Dzięki. Najbardziej urzekł mnie w nim charakter, myślałam, że będzie niemiły, a okazał się mega sympatyczny. Jak teraz wyjdzie laska, zapytaj jej, czy subskrybuje kanał Goals, a jeżeli nie, to nie przychodzi dalej. Dobrze. Kamila. Cześć, miało mi. Słyszałam ogólnie, że lubisz dziewczyny filigranowe. Tak, no i ładna niespodzianeczka. Jestem, przyszłam. O, to będzie fajne. Masz piękne oczy. Dziękuję bardzo, ty również. Niebieskie oczka. Niebieskie. I ładne rzęsy. A weź mrugnij. Uff, aż mi aż odleciałem. Ma takie zadanie ciężkie. Dobrze, kochana. Kurde, bo ona im przypadała, nie? Nie chciałbym się zawieść, bo jesteś my type. Mocno. Super. Aczkolwiek. Musisz pokazać mi swój telefon. Dobra. Będzie bezlitosny. Subskrybujesz kanał Gołców? Tak, oglądałam wszystkie odcinki. Ale subujesz? Subuję. To jest mega ważne. Subuję. Zobaczę. Panowie, subskrybuję! Zajebiście, bo fajnie będzie widzieć się w drugim etapie. Jezu, super. Tak? A ile dziękuję bardzo. 19. Ona w jego typie mocno jest. 19? Jest taka, no, to w twoim typie. W moim też, taka słodka. Kurde, młoda, ale fajna. Przejdź dalej. Fajna taka mała. Wojtek, słyszałem, że ma 19 lat, to od razu tak lubię zaczynać. Może mieć 30, a może mieć 19, ale no fajna dziewczyna. Michalina. Cześć, Michał, jesteś z Polski, tak? No, może co tak ty takie powiedzieć. Oczy robisz takie duże? Ja mam takie duże oczy. Ty masz taki wytrzesz gałek. Nieprawda, ja mam tak, duże popatrz, oczy. Pokaż się tam, patrz. Wytrzesz to gałek. To na twój mi to wiesz, bo ty mnie onieśmielasz fest i od razu... Ale ze Śląska jesteś? Nie, ale słuchaj... Pozajmiesz to fest? Słuchaj, właśnie moja siostra poznała swoje miłe życie i teraz mieszkają w Rudzie Śląskiej. To zacznij godać z nią po śląsku. Pogodajmy trochę, bo kurwa no to nie, bo ty mnie tym rozbiło normalnie, że ty masz takie gały. No nie, ale to... No bo słuchaj, no jak patrzę na ciebie, to jest super fest przystojny, nie da się słuchaj, inaczej. Słuchaj, jak umiesz godać, to bardzo bych cię prosiło. No właśnie to... nie umiem godać. Ja byłam się z mojej siostry i ona to... do mnie mówi, że chodź zakurzyć, to ja myślałam, że ona chce coś odkurzać i ja nie wiedziałam o co chodzi. Dobra, słuchaj, dam ci jedno słowo po śląsku. Jak ciulniesz dobrą odpowiedź, to przejdziesz dalej. O ja, no dobra. To jest Aschenbecher.
A Schulbecher? To była popielniczka. Nie. To by było za ciężkie. To już po mnie. To jak mnie kochanie przekonasz? Michale, mój kochany, słuchaj, przez to, że jesteś moim turbokraszem, kiedyś śniłeś? Sobie. Nie, przysięgam, jasne. Nie. Patrz, mam nawet obraz, który namalowałam sam, który nie jest do końca gotowy. Bo to jest psychofanka. I co ty jest na tym obrazie? No a nie widzisz? A czy my możemy też to zobaczyć do kamery? Co to jest? Wiesz, to jest fake, tu nie ma Boxdela. Jesteś fejkulec? Nie jestem fejkulcem. Jesteś fejkulcem? Się, nie jestem i to się przekonasz. Spróbuj z nią jakieś metody oddechowe, żeby się uspokoiła. Ale ci się rusza to wszystko. No, ty. Niech pocałuję go w gałkę oczną. W oczko? Tak. No gdzie ten libido? Są tutaj. Dobrze, przechodzimy, Michał. Dobra. Jesteś urocza i taka zestresowana. To jest takie ale to, cute. To będzie... Dzień dobry. Ale musisz popracować nad tym. Wojtas, jako że jesz, przygotowałem dla ciebie śliniaczek. W takim razie, proszę. Idealnie pod jedzenie. To ja mogę jeść. Patricia po paru godzinach zaczęła komunikować się językiem reszty stada. On jest po prostu shy. On jest a little bit shy, you know? Kończę, bo psiapsi tutaj przyszła moja. My jesteśmy dla siebie wszystkie. Psiapsi. Bev, Fifi. A także tworzyć sojusz. Musimy zawrzeć pakt. Jebać te szmaty. Bierzemy randkę. Ale wszystko. Bo wycyckamy ch**a. Hejka. Jak masz na imię? Kamela. Zajebista jesteś. Dzięki. To ci od razu muszę powiedzieć. Pracuję jak modelka i chciałabym z tobą zrobić sesję zdjęciową. Musisz mnie przekonać do siebie. No to właśnie tak chciałam, to miała być gorąca sesja. Gorąca sesja? Dawaj, zróbmy to. Dobra. To potrzebujemy jakiegoś fajnego fotografa, który robi fajnie zdjęcia. O, no to Wojtek! Wojtek, dawaj! O, śliniakowy Wojtek! Cześć, Pamela. Chciałbym, żebyś zrobił dla mnie sesję zdjęciową, moją z Pamelą. Wojtek, jaki wielki jest. I pan zrobił tak, nie? No ja wiem jak, no chyba jestem modelką, to nie będziesz mnie uczyć. Ej, zobacz jak się dopaliśmy, jakie mamy stroje. Znaczy, bracie młodasz, razem by mieli wszystko. Twoją dupkę też lubię, bo ona jest taka... Wojtek jest przerażony. Michał, tutaj pewny siebie. Oj, widać, że tutaj modelka... A Sylwester się przypiął, patrz, żeby na większego wygląda. Wydaje mi się, że jesteś dosyć zainteresowana obiektywem, a nie Michałem. Ale też dobrze rozkminiła, bo będzie przynajmniej miała zdjęcia jakieś, nawet jak odpadnie. Mi się wydaje, że tutaj przyszłeś po fotki bardziej niż po miłość. Nie, to się tak tylko wydaje. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Wojtek zaprosi ją na legendarną złotą. To nie jest wystarczające, moim zdaniem. Słuchaj, jak oglądałam inne dziewczyny, no to żadna aż tak blisko z tobą nie była. A je przypuszczałeś. Jedna dziewczyna z odcinków Goatsowych wylądowała już u Wojtka na złotej. A, to ja wiem z którego odcinka i wiem, która chyba. Wojtek jak tu siedział, dostał od tej dziewczyny filmik, jak je loda w seksowy sposób, a ja tu mam widok. Zobaczyłem to zdjęcie, więc wiem o kogo chodzi. Mam takie wrażenie, że jesteś cwana bardziej niż prawdziwa w tym wszystkim. Niech cię przekona, że wybierze ciebie, a nie pieniądze. Dobrze, to spójrz mi w oczy i powiedz mi, że wybierzesz mnie. Wybiorę ciebie. Na bank? Na bank. Nie wybierzesz mnie. Mylisz się, ale dobra. Odrzucił ją, patrzcie. Trzymaj się, mała. Pa. Mi się wydaje, że ona przyszła tutaj bardziej dla fejmu niż dla Michała. A co wy myślicie, że co? Że wystarczy być ładnym, żeby przejść? To jest za proste. To byłoby zbyt banalne. Nie każdy urodził się z zajebistymi genami. Trzeba wypracować sobie charakter i być zajebistym. Tak jak Cristiano Ronaldo, który wypracowywał swoje umiejętności. Uważam, że dobrze zrobił. Jak masz na imię? Sabrina. Masz taką urodę egzotyczną. Egzotyczną, ma, ale jestem ogólnie z Ukrainy. Znasz mnie ogólnie? Dobrze, to okay. Powiedz mi coś o mnie. Schudłeś. Okej. Okay. Co jest bardzo super, co pokazuje twój charakter, bo ja również uprawiam sport. Okej. Okay. Jestem instruktorką tańca. Okej. Okay. Ona będzie w jego typie. Naucz mnie czegoś. Szpagat, robimy szpagat. O! Ale jaki chcesz? Taki dam. Kurde, jaki rozciągnięty. Wow. Ja co jest? Ole. No to co? Ale czy tam żadne szwy nie poszły w spodniach? O wow. Wow, ja wolę jak dziewczyna na wyszpanie. Fajnie. Zapytaj, czy chciałaby posmakować nowy smak lodów Louda. Jadłeś kiedyś lody Louda? A chyba nie ma jeszcze. Były rok temu. No ale wiesz, jadą. Że były? Nie, nie. W sensie, że jest coś takiego. Miałem w Dino swoje lody. Nie, nie widziałam. Mam dla ciebie nowy smak. Dam się posmakować Louda. Myślę. Ale spokojnie, nie mówię tutaj o... Mówię, ale właśnie mówię o fiu... Zielone światełko. Dziękuję bardzo. Za delikatnie z tymi lodami, Michale. Podoba ci się, nie chciałeś być chamski, nie? Trochę za bardzo, ale i tak powiedziałem tam o tym
Nie? Powiedziałeś, że nie chodzi o Mogłeś powiedzieć, chodzi o Cześć Julia. Cześć Michał. Pierw sobie możesz kopertę zdjąć, oderwij ją delikatnie, ale delikatnie, stary, żeby tam, wiesz. Dobrze. Potem otworzysz, teraz co możesz? O, to da obrazem. Postarałaś się. A teraz możesz kopertę otworzyć. O, to ja. Ile masz lat? 20. Czy 19? Nie, skończony już 20. Ty, a jaki rozmiar pędzla jest najlepszy dla ciebie? A rozmiar pędzla ma znaczenie? Nie, wszystkimi idzie zdziałać wszystko, jak widać. Powiedz, że ty lubisz czasem pędzlem też hobbystycznie pomachać. Hobbystycznie właśnie. Myślałem, że chciałeś pomachać. Czaj! A żeby cię przekonać, mam tu klucz. Oklepane powiesz, nie? Ale to jest klucz do mojego serca. Trzymaj. Ale nic spokojnie, nie. Tutaj jest ten? No. Nie no, powiem ci kochana, że... No i patrz, otworzyłeś, kurde. Tak? Jestem tobą oczarowany. I przechodzisz dalej. Dziękuję. I masz bardzo ładne oczy. Wzajemnie. Miała śliczne oczy. Jezu, cudowne, żeby się nogi ugięły. Nie stałam tam i nogi mi po prostu tak ręce też w ogóle masakra. Ale no jest cudowne, fajne. Jezu, mi się tak liczy. Fajna jesteś. Zapraszam dalej. Do zobaczenia. O, hej. Jak hejka, masz na imię? Hejka. Daria. Ojeju. Ojeju. Cóż to za strój? Jeszcze tłumaczę. Napisałeś, że szukasz kobiety z pasją. No. I chciałam ci przedstawić swoją. Twerkujesz? No i słuchaj, tak, twerkuję. Spójrz się na jej piersi. Ja, bałka mi pozwala. Bardzo bym chciała, żebyś został moim uczniem i teraz taki wspólny trening zrobimy twerkowy. Co ty na to? Tak, będę cię uczyła. A jakie ma długie włosy, patrz. Mi się podobają jej włosy najbardziej. Myślisz, że w toalecie musisz zarzucać specjalnie do przodu albo do... Myślę, że tak. Muzyczka. Mordo, ona ma tyłek większy niż moje mieszkanie na złote. Prawo, lewo, prawo, lewo. Idź, hej, hej! Wow! Teraz ja, ale ty też mi uderzyłaś. A czemu mnie klepnąłeś pupkę? A ja nie mogłem ciebie. No bo zachciało mi się bardzo. Tak? Tak. Ale to ty mogłaś, a ja nie mogłem. No wiesz co, to trochę inaczej działa. A czemu? Nie wiem, uważam, że to nie jest na miejscu. No i widać było po oczach, że on tak trochę, nie wiem, na mnie się obraził może za to, że ja mu tak nie pozwoliłam. Spytaj się, czy woli bardziej swoją dupę, czy cycki. Co masz lepsze, cycki czy pupę? Kurczę, pół na pół i to lubię, wiesz? Masz fajne cycki. Dzięki. Ty przechodzisz dalej. Spoko, dzięki. Pani w niebieskim. Pani w niebieskim i pan w czarnym. Ale masz kurde, jagoda. 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 Czyli rozumiem, że twój outfit pasuje do twojej osobowości. Imienia. Też chłodna. Tak? A jesteś zimna? Dotknij. Trochę tak, no. Ładny French. Dziękuję bardzo. A to nie są Frenchy, Frenchy są krótkie. To nie jest French w sumie, nie? W sumie nie. Dobrze, powiedz mi, mam do ciebie pytanko. Na przykład... Niech wygłosi przemowę. Wygłoś jakąś przemowę do moich widzów. Załóżmy, że powiedziałaś na przykład, że Wojtek to obrzydliwy zwyrór. I ślini się mocno. Gdzie twój śliniak? Taką przemowę dla Wojtka i dla widzów. Bo każdy lubi śliniotok Wojtka, ten taki... No... Ślinotok... Dobra, okej. Okay. Ślinianka. Przepraszam was, moi drodzy widzowie, za to, że uraziłam waszego ulubionego idola Wojtka. Cofam moje zdanie i uważam to samo co wy, dlatego że kobiety w Polsce prawa nie mają, nie? Co? Co? No widzowie by cię zjechali za to moje. No tak, no pewnie tak, ale tak jest odbieranie w internecie, to nie? Że kobiety prawa nie mają, nie? Dobra, weź ją wywal. Wojtek powiedział, że to nie były szczere przeprosiny i z racji tego, że no, on został urażony przez ciebie od śliniku, te przeprosiny nie były wystarczające, więc odpadasz. Okay. Ale mogę przeprosić super. Jeszcze raz, jeżeli nie, jest no, taka opcja. Raz. Okej, okay, raz pod wozem. Oczy, naprawdę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Się. Na razie. Co to kurwa jest tej? Doj***ane to jest kurwa. Klaudia, to jest mega dobre. Cześć, Patrycja. Cześć, ale tak lat? Na wstępie mam dla ciebie taką małą niespodziankę. Czy mógłbyś się obrócić i zamknąć oczy? Tylko nie podglądaj, proszę. Mhm. Pato. Okej, okay, możesz otworzyć oczy. O kurwa. Was obie w pakiecie, tak jakby? No, powiedzmy.
Wolałbyś w pakiecie czy oddzielnie? W sumie dałbym sobie radę z wami. A chciałybyście ze mną trójkącik? Zawsze można pomyśleć. W sensie miałyśmy propozycję, ale raczej odmówiłyśmy, nie. Ciężko, ale wiesz, tak, to było można pomyśleć. Tak? O! Ale w ogóle niesamowite jest takie, że one są synchroniczne w ogóle. No. Patrz, tak samo chodzą one w ogóle nogami. To jest niesamowite w ogóle, że one idealnie w ogóle synchronicznie chodzą i robią ruchy wszystkie tak samo. Paznokcie inne, to już macie, już was to wyróżnia. Na 3-4 mają powiedzieć losową liczbę i sprawdzić, czy są naprawdę połączone. 3-4. 2. Za późno, jeszcze raz, teraz kolor. 3-4. Czarny. Co ja pierdolę, ale pojebane! Teraz zwierzę. 3-4. Pies. Co jest gore? Mocne. Ale mocne. Nic nie rozumiem, jeszcze raz zwierzę, tylko inne. Okej, 3-4, kot. No tak. Rozumiem, że jak jesteście tutaj dwie, to mam was tak jakby... Tylko możliwość pakietową. Nie musisz. Fajne, ale się nakręciłem. Zajebiste, to jest moje ulubione dziewczyny. Ja bym chciał z wami zrobić taką właśnie randkę, że ja jestem i wy dwie. No ja powiem tak, jeżeli byśmy przeszły do finału, to jest to do przemyślenia. Przepuścimy was obie, ale zrobimy ten trójkącik? Pomyślimy. Jest do przemyślenia wszystko. To dziękuję bardzo. No. Dziękuję bardzo. Fajne. Patricia została zaakceptowana przez resztę stada, które zaczęło uczyć ją swoich zachowań, aby mogła wabić osobników innego gatunku. Trochę więcej pewności siebie, wyprostuj się. I cyk, no i jak lepiej, nie? Tak. So low. Bo to kurwa nie da. Kozaki czy za kolonówki? Kozaki. Kozaki. Cześć, Ada, miło mi. Cześć, Ada. Bo mnie zastanawia właśnie, jak to się zdejmuje. Może i ona nie ogoliła dzisiaj nóg, dlatego założyła kozaki. O, zapytaj, czy może zdjąć te kozaki. Sam fakt ściągania tego obuwia jest dosyć, no nie ukrywajmy. Mam dwie inne skarpetki. Ej, czekaj. I stań tak teraz, bo chcę zobaczyć. A zrób tak, że teraz staniesz tak, że wyprostujesz nogę. No kurde. To daje 20 centymetrów. To jest tak, no. Kozak. Proszę, możesz pociągnąć dalej. Mogę. Specjalnie na szczęście mam dwie inne skiety. Jakie masz pasje? Maluję. Ostatnio byliśmy na kładach. Co to są kłady? Tak, głupo na nich. Jakie jest twoja ulubiona pozycja? Wiedziałam, że coś takiego będzie. Tak zwany pytanie Joker. Ogółem to ogląda mój tata. No. Więc mam nadzieję, że teraz to wyłączy. Ale z racji tego, że lubię pieski, na pieska jest najlepiej. Lubisz doggy style? Tak? A sen tutaj. Jeśli mogę cię oczywiście prosić. Ty się tak nie trzęsiesz, jak koleżanki, które były wcześniej. A jakby podszedł do ciebie Wojtek Gola i zaproponował ci randkę, to byś go wybrała, czy mnie? Ciebie. Tak? Przyszłam tutaj na spotkanie z tobą. No dobra, a czemu nie Wojtka? Nie wiem, który to był. Który to jest Wojtek? Tak, nie, wiem. No? To jest ten ciemny. Ja nie mam social mediów i niezbyt oglądam te rzeczy. A czy nie wiesz, to jest Wojtek Gola? Wiem, ale zapomniałam. Ze stresu. Zapomniałam, kim jest Wojtek Gola? Szacunek, za to cię wybiorę. Na pewno. Przechodzisz dalej. Daj Michałowi 9 na skali od 1 do 10, bo na 10 jeszcze może zasłużyć przy następnym spotkaniu. Emilka? Tak, cześć. Cześć, witam cię. Michał, miło mi. Piosenka braci Gacperczyk, tylko zaśpiewaj najpierw tą dobrą i spytaj się, czy jej się podoba, a ty, że i zaśpiewaj tą złą. Nie chcę cię tylko ja tak. Chcę cię tylko słuchać. A znasz tą drugą wersję? Znasz? Tak. Bo ta pierwsza jest chyba, nie? Lepsza jest ta... Nie chcę cię tylko nie chcę cię tylko słuchać. No to nie. To nie to? No to nie, zdecydowanie to pierwsze. Czyli w związku. No tylko i wyłącznie. Podejdź bliżej? Tak. Jeszcze? Jeszcze? Co ci się we mnie podoba, kochana Emilko? Zauroczyło mnie na początku to, że masz również słabość do piesków, tak jak ja. Niech on powie, że kocha suczki. Ja bardziej kocham suczki. Bo ja lubię suczki. Myślałam, że powiesz kobiety z wielkim sercem, ale... Też jakby nie. Podoba mu się. Ona na mu się podoba na 100%. No, jesteś kobietą z wielkim sercem, no a jestem facetem z wielkim chłopem, więc... Przechodzisz dalej. Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zielony? Ja!
Ale mam 24 lata. Cześć. Ładna dziewczyna, ładna. Fajną ma talię. Ładna, no. Masz egzotyczną urodę dosyć. Tak? Duże oczy, ładne kości policzkowe. Bardzo często słyszę, że wyglądam jak Włoszka. No, troszkę jesteś taka Italii. A umiesz powiedzieć po włosku? Właśnie nie bardzo, w sumie nie. A powiedz jej, że ty umiesz mówić po włosku i wymyśl coś w ogóle, jakiś absurdalny język. To turecki język. Znaczy, że masz zajebisty tyłek i fajne piersi. Dziękuję. I generalnie taki my type trochę, no. Okej, to chyba mi miło bardzo, dziękuję. Wyjdziesz mi na barana i zrobię przysiad z tobą, bo chciałbym zobaczyć, ile ważysz. No dobra, ale jak nie zgadniesz po tym, ile ważę? Zgadnę. Okay. Ja już wiem, ile ważysz. 47. 47. Razem powiedziałem z Michałem 47. No to nie wiem, czy nawet możemy zaczynać robić ten przysiad w takim razie. Ile ważysz? Nie no, więcej, bez przesady, jestem szczupła, ale 47? 5 dych, ma. No wygląda na mniej. No ręce, jakbyś była moją żoną. Okej. Okay. A dobrze cię u mnie na rękach? Dobrze cię u mnie na rękach? Dobrze, dobrze. Możesz mnie tak... Czujesz się bezpieczna? Czuję się bezpiecznie, tak. Dobrze. Stresujesz się troszkę? No ja, co ty? Nie wiem, mam wrażenie, że się trzęsiesz. Ja? No. Gdzie ja się mam trząść? Trzęsie się, bo nie mogę jej utrzymać. Przejdziesz dalej, bo jesteś bardzo egzotyczna, fajną, miłą. Bardzo dziękuję. Patricia po paru godzinach przebywania w stadzie zaczęła się asymilować i wspierać swoje towarzyszki. Jesteś pełną wartościową kobietą, jesteś bedoysiara. A także wyrażać wrogość w stosunku do swojego gatunku. Jebany sim, zachowuje się naprawdę mega perwersyjnie dla dziewczyn. Nie uważacie tak dziewczyny, że trochę zbyt przedmiotowo wychodzi? Strasznie, to jest przesada. Strasznie, nie? A co jest? Cztery, trzy, dwa, jeden. Czy jesteście gotowi na totalny... Lecimy Nie wierzę. Siema, i co, bratana wy... teraz do mnie przyszłaś? Nie, chciałam ci pokazać pewną sztuczkę. Jak? Ta-dam. Twoja, o nie, ty jesteś siorą, nie? Tak, bliźniaczką. Bliźniaczka? Tak. All black. Fajna jesteś w sumie. A, dziękuję. Co by nie mówić. Jestem tiktokerką, tak jak moja siostra. Mhm. Tym się zajmuję. Umiem też dobrze robić usta. Umiesz robić usta? Tak. Zapytaj, czy jej to by nie przeszkadzało, jeżeli byście uprawiali... Bo tak lubisz, jak Ulf ich patrzy zawsze. Przeszkadzałoby ci na przykład, jak twoja siostra patrzyłaby, gdybyśmy się ruchali. Ulfik. No, powiem ci, że tak. A jakby Ulfik patrzył? Kto to jest? Mój ziomek. No też. Tak? Czyli wolisz jednak mieć takie jeden na jeden, tak? Mhm. Ciebie to podnieca. Mój ziomek Ulfik jest jakby dla mnie mega ważny i jakbyśmy uprawiali seks, to on by się m***ł po prostu. To też dla mnie ważne, żeby zaspokoić potrzeby mojego przyjaciela, ale... Mówisz? On jest takim... No bez Ulfika mi nie stanie. Zwierzęciem, a moim amuletem stojącego w... I Sylwester przede wszystkim, Bardęgo, mój wspólnik. On nie mógłby patrzeć? No coś, ty na Bardęgo musiałby mieć zamknięte oczy. Musiałby mieć zamknięte oczy? To po ch**a byś miał być. A odwróć się. Kurde, to masz te bioderko. Fajne. Lubisz, jak facet dominuje w chwycie? W chwycie. Żeby cię przepuścić, musisz akceptować jakby to, że Sylwek by się m***ł, nie? Oglądając. Ale chociaż normalnie zakryć, chociaż tak i patrzeć chociaż przez palce. Tak, mógłby tak robić. I wtedy to robić jeszcze tak, no. I Ulfik? Dobra, niech będzie. Na streamie? Z loży? Nie, no jak na streamie. No, że, znaczy w sensie, że jest stream, leci, wiesz, że my uprawiamy taki mega namiętny. Jezu, jakie ale brutalne. To jest ciekawe w sensie... A złapnie za... buzia. Co oni robią? Ty, co się całują? Co tam się stało? My się pocałowali? Kilku. To przechodzisz dalej. Hejo. Jak masz na imię, wydzierano dziewczynko? Agata, cześć.
Hejo, dlaczego przyszłaś z tabletem? Przyszłam z tabletem, ponieważ tak jak zauważysz, jestem wydzierana i na co dzień też sobie dzieram. Zajbierz mi tatuaż jakieś fajne. Mam ci parę projektów. Pokaż do kamery też, Boxdel, nie? Do głównej kamery pokaż nam. Potężny włodarz, zimna krew, Born to Win i GOAT. G-O-fucking-T. Wojtek tam mnie by zaprojektował lepszy tatuaż. Ja bym taki nie zrobił. Czy oglądasz Fame MMA? Tak, za każdym razem. Czy chciałabyś zobaczyć PPW? Chciałabyś zobaczyć PPW? Jasne, że tak. A wiesz co to jest? Pay-per-view? Nie. To... Pała potężnego włodarza. O, to jasne, że tak. Fajnie, bo jesteś w takim razie mega luźną typiarką. Przejdź dalej, mnie spleży. Nie bez powodu. Jezu, co tam się dzieje? Pa to. Fajną masz dupkę. Wiem. Widzisz? Pała potężnego włodarza łączyła. Wiedziałeś do kogo? Wiedziałeś? No naprawdę. Gratulacje. Pała potężnego włodarza łączy ludzi. Tak się podrywa, panie Sylwek. Zapamiętam. O! Hejka, hej, hej. Palia. Kurwa, Malia, ty mocna jesteś. A to co? To jest tatuażystka, nie? Nie, ona ma strój, to jest strój. Okej. To może coś powiem o sobie od razu. Od 7 lat dziaram. Od roku mam nową zajawę, jestem DJ-ką. Co jeszcze mogę coś ciekawego powiedzieć? Pokazać? Pokazać też. Co może mi pokazać? Mam fajną dziarę na bubie. Nie wiem, te dziewczyny w moich czasach inaczej się zachowywały. A może ja nie znałem? Albo po prostu do naszego programu przychodzą takie, nie? Czyli jakie? Wyuzdane. No, strój jest wulgarny. A chciałbyś, żeby się kobieta przydała za pająka? To na spontanie polecam. Naprawdę? Naprawdę spontanie? Kurwa, to jest zajebiste było. I taką małą dziarkę. Taką, że masz na to 10 sekund. Jak mi się spodoba, to przechodzisz dalej. Trepówka. Ej, oj, zajebiście. Czasem prawa ręka Boxdela nie jest większa od czasu, jak jest singlem? Powiem ci tak, jesteś mega ładna, podobasz mi się, masz w sobie sex appeal i na pewno fajnie by było, ale to nie jest to, czego szukam. Ogólnie bardzo mi jest smutno, bo uważam, że pasujemy do siebie. Bardzo ci dziękuję za dziarkę. Może nie była dla mnie to dziarka, która jakoś mi się, nie siadło mi to jakoś super, ale jesteś fajna. Dziękuję. I masz urocze włoski. Dzięki. Trzymaj się, mała. Patrycja zaczęła odczuwać trud związany z przynależeniem do stada i wymogów, które panują wśród gatunku. Nogi mnie bolą. Szczerze to wygląda jak... Sukienka pękła. Wszystko. Chcesz sobie wrzucić na chwilę? Nie, chcę. Nóżki to goić mogłeś. Cześć. Cześć. Roxana, ale możesz mówić Roxa. Jesteś bardzo fajna. Cieszę się. Fajna jest. Prawda czy wyzwanie? Dawaj wyzwanie. Zatańcz dla mnie. Czy ja mam za ciebie zatańczyć? Mhm. Później będzie zmiana. Tak? Dawaj. A mogę wszystko? Mogę cię dotykać? Nie. To nie tańczę. Dawaj. A co ty, chcesz mnie zdominować? A może? Ja nie jestem do zdominowania. Ciężki, ciężki s**n ze mnie. Byłeś kiedyś na przykład u Dominy? Nie, ale byłem na przykład związany, nie? Z Dominą? Nie. A, że związany. No. No dobra, i co ci dziewczyna robiła, jak cię związała? No dużo rzeczy. Strapona. Ja wolę, nie. Ale ja wolę dominować. Wiem, ty nie pozwolisz mi na sen. Też uważacie, że taniec to jest twój uwodząca część na przykład podrywu? Dla mnie jak dziewczyna zajebiście tańczy, to ja już wiem, że to już nie będę wymieniał na pewno, nie? Powoli, powoli. Pobawiłbym poczekaj, się z tobą, poczekaj na drugą randkę. Na drugą poczekam, bo przechodzisz dalej. Dziękuję ci bardzo. Polubiłem cię. Dzięki. Niestety, Boxdel zauroczony wdziękami naszych kandydatek zbyt wielu powiedział tak, a do kolejnego etapu może przejść tylko 15 uczestniczek. Tym samym na dziewczyny czeka kolejna eliminacja. Z was wszystkich wybiorę 15 dziewczyn, które najbardziej oddały mi vibe'em, takie, które wiadomo, najbardziej mi siedziały. Wszystkie jesteście super, no ale mimo wszystko jakby czas antenowy mamy ograniczony. Na samym początku chciałbym w ogóle odpulić cię, Ulfik. Nie, ja chcę powiedzieć ci moją rzecz. Dobrze. Ja wolę przyjacielu, że ją odejdę, ale zostanie z tobą nowa osoba. Ściągam to już. Koniec, muszę coś ci pokazać. Mam dwa argumenty. Dobra, lecimy. Czy powtórzę to kiedyś? Jak dostanę jakąś karę albo coś, to tak. Dobrze, zacznijmy może od pierwszej piątki. Zapraszam was, panie. Będę miał ciężki wybór, ale kogoś będę musiał mimo wszystko odpulić. Jakkolwiek to brzmi. Na pewno przystaje Roxa.
Ty, bo podobał mi się vibik. A imię? Przepraszam, nie mam pamięci do imion. Roxę zapamiętałem, bo... Wiktoria. Wiktoria, przepraszam. Ty też, bo robisz dobre ciacho. I ty też. Daria, niestety muszę wyeliminować. Ja tej w sukience w kwiatki nie pamiętam. Ja też nie. Ona była tu w ogóle? Wędrująca. No to czemu się przebrał, on jej nie poznał? I teraz tak, ciebie na pewno zostawię. Masz ładną buzię. Pani filigranowa też. Panią niskorosłą też. Bo chciałbym zobaczyć, jak sobie poradzisz na drugim etapie. Z wami bym podpierdolił, ale kogoś muszę wyrzucić, nie? A z racji, że jesteście we dwie, no to... O, odpulił... Bliźniaczki wywalił. Cześć. Potem jest wielki melanch goats, więc... Wojtek albo, nie wiem, Bardęga. Dziwne, że wywalił bliźniaczki. Kolejne pięć dziewczyn, poproszę. Panią Blondie zostawiam na pewno. Ale że orzucił tak, orzucił tą twerkującą i orzucił bliźniaczkę? Mega dziwnie. Dziwne. Panią z Unique też. Ja nie rozumiem, czemu on rzucił twerkującą i bliźniaczki. Nie rozumiem. Ja jakby nie potrafię zrozumieć. Panią tancerkę też. I frytki też zostawię. Bo jesteś śmieszna. Emi, ty jesteś super, ale nie czuję tego vibe'u. Tak kurde... Dziwne. Bo z bliźniaczkami było mega fajne. No właśnie. No. Mamy 15 osób. Dziękuję bardzo, idę jeszcze coś wypić. 16 jest. 16 jest. A no tak, jeszcze jedną dziewczynę muszę. Randka z dwiema bliźniczkami byłaby taka super. Włoszka idzie do Kacpra albo Wojtka. Zapraszam do drugiego etapu. Czemu Boxdel odrzuciłeś twerkującą laskę i czemu odrzuciłeś bliźniaczki, powiedz? Może by dwóm nie podobał, nie? Wygląda na to, że wszystko już jasne. Do drugiego etapu przeszło 15 dziewczyn. A już w kolejnym odcinku... Dobra, chciałbyś mnie wpuchać, czy nie? 50 koła, czy seks za mną? Klej to, co się dzieje z dziewczynami w tych czasach?